Historia Wydziału K2 to jest też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ szkoda, że już nie możemy tego zobaczyć w innym miejscu niż właśnie tutaj w sali BHP na makiecie, bo te obiekty nie istnieją. Natomiast był to największy wydział Stoczni Gdańskiej. Co ciekawe, jest to w ogóle najstarsze miejsce, gdzie budowano statki na terenie Stoczni Gdańskiej, bo to właśnie basen dokowy, który znajduje się tu na tej makiecie, jest najstarszym do dziś zachowanym obiektem tej stoczni. W 1844 roku powstała Stocznia Królewska, potem Stocznia Cesarska, nazwę zmieniła w latach 70. XIX wieku. Te nazwy zresztą zmieniały się tutaj dość często, bo w okresie międzywojennym było to Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Statków i Maszyn, a potem Danziger Werft. Natomiast po wojnie była to stocznia numer 1, a od 1947 roku Wydział K2 Stoczni Gdańskiej. Obiekty, które widzimy na tej makiecie, są bardzo dobrze odwzorowane, ponieważ ona powstawała, kiedy te obiekty były, więc wszystko to, co tutaj widzimy, było robione zgodnie z ówczesnym stanem faktycznym. Jest tutaj też opis, jak taki wydział działał. Tworzono sekcje, które były robione w halach 1A, 2A, potem na stanowisku kompletacji one były kompletowane, a potem dopiero przenoszone na pochylnie i tam powstawały kadłuby. Jakie typy statków tutaj powstawały? Po pierwsze, sam wydział był o tyle ciekawy, że on ulegał przeobrażeniom w zależności od stosowanej techniki. Najpierw były to pochylnie A1, A2, A3, A4, tak zwane pochylnie płaskie, ale również były tutaj takie elementy, których już później nie stosowano, czyli suchy dok. Był to element jeszcze tej niemieckiej infrastruktury. On był krótko wykorzystywany. Natomiast najważniejsze i najciekawsze było to, że tutaj ulokowano budowę w latach 50. tak zwanej serii drewnowców dla Związku Radzieckiego, których w sumie zbudowano ponad 90, była to najdłuższa seria jednego typu jednostek. I właśnie pod tym kątem przystosowano ten teren do budowy i wodowania tych jednostek. W latach 60., czyli w momencie, kiedy powstała ta makieta, stocznia była nie tylko jedną z największych stoczni na świecie, ale przede wszystkim praktycznie co tydzień odbywało się wodowanie. Była to potężna produkcja, zbyt był ogromny, bo podpisywano wieloletnie kontrakty ze Związkiem Radzieckim. To były lata, kiedy na 10 jednostek, 7, 8, a czasami nawet 9 było budowanych właśnie dla Związku Sowieckiego. Patrząc na tą makietę, podobnie jak na makietę K3, można dostrzec jedną bardzo ważną rzecz, czyli ogromną szczegółowość. Wynikało to z tego, że były to makiety takie poglądowe. Na nich uczono się między innymi właśnie chociażby samego procesu produkcji. Stocznia Gdańska powstała jako, można wam tak nieładnie powiedzieć, zlepek dwóch stoczni i one praktycznie po kilkunastu latach nadal były odrębne. Inaczej budowano i inne statki budowano na wydziale K3, inne na wydziale K2. Wynikało to chociażby właśnie ze specyfiki tej infrastruktury, czyli tych pochyli. Bardzo ciekawe jest też to, że jest to makieta, która mówi. Czyli można sobie tu przyjść, po polsku, po angielsku wysłuchać narracji i zobaczyć, a może nawet wyobrazić sobie, jak kiedyś budowano statki, bo dzisiaj to już jest tylko i wyłącznie historia.